Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 5. odcinku Brzoskwinki. Kaszelek. Brzoskwinka. Oczywiście zaczynam od odpowiadania na wasze pytanka. Do jakiej klasy idziesz po wakacjach? Po wakacjach idę do pierwszej technikum. I Boże, będę mieszkać w internacie, to jest... Pytanie drugie. Czemu zaczęłaś nagrywać na LPStubie? Szczerze mówiąc, sama nie wiem dokładnie, ale już chyba mówiłam i odpowiadałam kiedyś na to pytanie. Tak, chyba tak odpowiadałam. To po prostu spełniam swoje marzenie, bo zawsze chciałam nagrywać na YouTubie cokolwiek i... Jak się złożyło, że znalazłam LPStub, to stwierdziłam, że tak. Ja muszę tu nagrywać. To moje miejsce. Masz ulubioną postać z Boku no Hero Academia? Mam ulubione trzy postacie. Chyba w sumie jak każdy. Chociaż nie, mam nawet więcej, ale taką najbardziej ulubioną to... Chyba najbardziej lubię Todorokiego. W sensie Todoroki Shoto. Tak, on jest najfajniejszy. Ile masz lat? Ja mam 14 lat i... Tak, to dziwne, że idę teraz do techniku, bo mam 14 lat. Ale to wszystko dlatego, że poszłam rok wcześniej do szkoły i to tylko dlatego. Co aktualnie oglądasz? To, co aktualnie oglądam, będzie teraz w następnym punkcie, więc przejdźmy do anime tygodnia. Anime tygodnia, te, które właśnie oglądam, to Carol and Tuesday. Jest to najlepsze muzyczne anime, jakie kiedykolwiek oglądałam i moim zdaniem, jakie kiedykolwiek powstało. W skrócie, akcja dzieje się na Marsie, ponieważ ludzkość w tym anime się tam przyniosła i opowiada o dwóch dziewczynach, Karole, właśnie tej Karole i tej Tuesday. Nie wiem, jak powinno się czytać imię tej Karole, ja czytam Karole, bo tak jest po prostu nieważne. Więc opowiada o tych dwóch dziewczynach, które zawsze chciały śpiewać. Do tego seria ma ciekawe postacie poboczne. Polecam te anime ze względu na cudną fabułę. Ale także dlatego, że jest jedyne w swoim rodzaju. Wyróżnia niesamowita kreska, do której na początku nie byłam przekonana, bo znam to anime już dawno temu, ale tak patrzę i tak... ta kreska, oglądać czy nie oglądać? Ale jak zaczęłam oglądać, to stwierdziłam, Boże, to jest... Aha, ta kreska tak dobrze pasuje do tego anime, jest bardzo dobrze dobrana i od razu pokochałam tą całą serię, więc polecam, naprawdę bardzo polecam. To jest takie dłuższa seria, składa się z 24 odcinków po 24 minuty. Przejdźmy teraz do jedzenia tygodnia. Jedzeniem tygodnia są... Lody włoskie! Stwierdziłam, że są takie dobre w ogóle. Lody włoskie, mniam, one są smaczne. I stwierdziłam właśnie, że je wybiorę na 5. odcinek Brzoskwinki, dlatego że po niedzieli szkoła i... Są idealnym podsumowaniem wakacji, moim zdaniem. Okej, teraz informacja, która jest bardzo, 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 bardzo ważna. Ponieważ jak już mówiłam wcześniej, będę w internacie i to może wpłynąć na mój kanał trochę tak, że po prostu filmy będę nagrywała jak będę w domu, czyli w weekendy, bo będę w weekendy w domu, a przez całe 5 dni będę tam w internacie. No, więc filmy nagrywam jak będę w domu. Z racji tego będą się pojawiać troszkę rzadziej niż zazwyczaj w wakacje. Mam nadzieję, że to wybaczycie, ale naprawdę będę się starać, żeby prowadzić taką systematyczność na tym kanale. Właśnie będę w soboty, dajmy na to, nagrywać, montować w niedzielę i postaram się wstalić w poniedziałek, coś w tym stylu. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale naprawdę będę się starała utrzymać kolejność. Cosplayem tygodnia jest cosplay Gasai Yuno z Mirai Nikki. Stwierdziłam, że jest to idealna postać, która odwzorowuje warunki w szkole. Niby taka miła, spokojna. A ci, co oglądali, to zrozumieją. Normalnie tak samo pokręcone. Teraz dam ulubieńce tygodnia, dlatego że wyzwanie dostałam bardzo wyjątkowe i chcę je zostawić na koniec. Więc ulubieńcem tygodnia są dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest, oczywiście, można było się tego spodziewać, moja alien żyrafa.
A drugą rzeczą jest moja ściana, nad którą spędziłam 5 godzin robiąc ją i tutaj wyświetlam film, jak to wygląda i Boże, ile ja się namęczyłam, żeby to zrobić. Dobrze, i teraz najlepsze, czyli wyzwanie. Dostałam wyzwanie, aby zrobić łódkę z papieru i wysłać w rejs LPS. I to jest... Było śmiesznie, więc zapraszam do oglądania. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, bo te wyzwanie to był jakiś cud. Prawie utopiłam mojego kastoła. Więc no, do zobaczenia, buziaczki, pa 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 pa.